No. I w taki oto sposób Jack przyczynił się do tego, że Seymour stał się Zielonym Sage'em. Jakkolwiek to brzmi. Czyli w skrócie to Jack przyczynił się do tego, że Seymour właśnie jest Zielonym Sage'em. I przypomnę, że Zielony Sage to jest... Kurde, nie pamiętam. Sage chyba zielony... Nie... Czekajcie. Zielony Sage chyba miał możliwość kontrolowania zielonego Echo. Więc od kiedy zielony Sage kontroluje roślinki? What the fuck? Nie wiem, chyba Naughty Dog zgubiło się w ogóle w swojej logice, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale okej. W każdym razie to by było na tyle, jeżeli chodzi o Dead Town. Już tutaj nigdy nie wrócimy. A szkoda. Ważna uwaga. Jeżeli pomyliłem się w jednym z odcinków, to serdecznie przepraszam. Dead Town to jest odpowiednik naszego Sandover Village. Jeżeli nigdzie o tym nie wspomniałem, to wiedzcie, że taka jest prawda, że Dead Town jest odpowiednikiem Sandover Village w Jacku 1. Z tego co wiem i się orientuję, Pumping Station to jest Sentinel Beach. Ale właśnie, ta sekcja kurde w Mountain Temple. Pamiętacie tą sekcję, gdzie Jack tam musiał ustawić to lusterko, które otworzyło nam grobowiec? To mam jakieś dziwne wrażenie, że to właśnie jest Forbidden Jungle, ten Mountain Temple. Oczywiście mogę się mylić, I guess, ale tak mi się przynajmniej wydaje. No i tam teraz dostaliśmy właśnie wiadomość od Seymosa starego oczywiście, że mamy iść, udać się do Onin, żeby przygotowała wywar, który spowoduje, że Seymour stanie się Zielonym Sage'em. Chciałem do góry, a strzeliłem. Nie ten przycisk. Znowu się pomyliłem. Ja tu już tak mam. Ostatnio mam w ogóle jakieś takie dziwne dni, jeżeli chodzi w ogóle o Jacka, bo z Jackiem mam tak, że pierwszą sesję i drugą potrafiłem na luzie nagrać, a od trzeciej jakoś się tak stresuję i boję się, że przykładowo powiem coś głupiego albo nie wiem, coś zrobię głupiego, co spowoduje, że haha, będzie beka. Niestety nie wiem, dlaczego tak jest. Ale to chyba dobrze, bo to oznacza, że się chcę postarać z let's playem. Tak przynajmniej mi się wydaje. Dalej mam to dwa paski zdrowia z poprzednich misji. Teraz lecimy, kurde, do tego, do chatki Onin. Zobaczymy, co tam się odwali. Jestem tego szczerze ciekaw. Nie w tę stronę. Dobra, mamy to. Onin says, what took you so long? We had to skip lunch waiting for you too. Ah, okay, okay. She really says, thank you for saving the live seed. But I wouldn't say that if I were her. Give Onin the seed, and she will prepare it for Samus. Back off, featherweight! Listen, Tiny Tail, I was leading my 100 flocks south before you had fur one between your legs. Not that your fur means anything. At least I'm not some overstuffed, over-yapping, feather-dusty mouthpiece for the world's oldest professional. Jack says, have a nice day. Jack says, I can't think on my own. Jack says, go bite yourself. That's it, rat boy. Now you've really pissed me off. Knock it off, both of you.
You're lucky I'm famished. Onan says take the energized life seed to young Samos in Haven Forest. It will give Samos the power he needs to finally see the forest from the trees. Go, quickly. Więc teraz ten gotowy wywar, a raczej to nasionko, które, to nasienie, które żeśmy znaleźli, to musimy teraz przekazać młodemu Samosowi, który czeka na nas w Haven Forest. A jako, że już widzieliśmy drogę do Haven Forest, to pozwolę sobie ją wam wyedytować. Oczywiście nie obyło się bez potrącenia Crimson Guarda, który zaalarmował wszystkich. No ale tak to już jest. Takie to już jest życie. W zasadzie tutaj będę z wami, nie będę tego za bardzo edytował, dlatego że to jest już nasza ostatnia wizyta w Haven Forest. Co jest dosyć przykre. Bądź co bądź. Bo nie jest to moim zdaniem powód do śmiechu. Bo jednak jest to spoko lokacja moim zdaniem, no. To jest lokacja, której widzę potencjał, jeżeli mam być szczery. I mam jakieś takie dziwne wrażenie, że tak czy siak do Haven Forest wracamy w Jakku 3, ponieważ jest pewna brama, która przypomina bramę do Haven Forest w Jakku 3. Ale dobra, musimy teraz się dostać do Young Samosa, a Young Samos jest... Jak myślicie, gdzie on jest? Myślę, że ja również znam odpowiedź na to pytanie. Aczkolwiek... Nie, to nie tędy. Pomyliły mi się strony. To chyba u góry było gdzieś. Tak, tutaj było. A ja między skałami jadę. Ja to też jestem czasami jednak dobry aparat. No. Samos told me to. I mean, you told me to. Or, well, I mean, your older version. Whatever. We heard you needed the life seed. Yes. Its power will help me speak to the planets. There he is. Roger. We're en route. I see him. Jack. Protect me from these guards. I must ask the plants vital questions about our future. I to tylko potwierdza, że oryginalnie Samos był Sage'em zielony, który był odpowiedzialny za zielone eko, ponieważ tutaj co zostało nam przedstawione to to, że Young Samos jest odpowiedzialny, w sensie to całe zielone nasienie jest odpowiedzialne za to, że Young Samos może porozumiewać się z roślinami, czy tam zrozumieć język roślin. I to jest troszeczkę takie już w ogóle niezwrócenie uwagi na to, co było w Jakku 1. I tutaj w ogóle leci muzyka z Haven Forest. Nie wiem, czy to jest błąd, czy tak oryginalne miało być, bo szczerze powiedziawszy nie pamiętam, czy tutaj leciała muzyka z Crimson Guardów, ale podejrzewam, że tak, miała tutaj lecieć muzyka z Haven Forest. Swoją drogą moja ulubiona. Bardzo szanuję soundtrack Haven Forest. To będzie misja, w której trochę przesiedzimy. Trzeba będzie cutscenkę minąć teraz.
mogę was pocieszyć, że z tą misją miałem też problemy za dzieciaka. To mogę wam co jedynie powiedzieć, że będąc małym szkrabem, ja miałem z tą misją problem, a moi kuzyni to oczywiście z palcem w dupie ją przechodzili i zawsze nie mogłem wyjść z podziwu wręcz, że takie z nich prosy są. Ale natomiast frajerzy, kurde, się musieli męczyć z ostatnim bossem. Więc miałem wtedy z nich dożywotnią bekę, tyle mogę powiedzieć. W zasadzie to do teraz mam dożywotnią bekę z nich, bo w końcu dożywotnia beka to dożywotnia beka, nie żeby coś. I ciężko być w dwóch miejscach naraz, moi drodzy. Do 3 razy sztuka. Jakoś lecimy tym Vulcan Fury. Na razie, jak widzicie, Young Seimos ma malutko HP zabranego. I liczę na to, że tak to właśnie będzie wyglądać, że będzie mieć mniej HP zabranego, a nie więcej. Ale myślę, że Vulcan Fury jest dosyć OP bronią na tą misję. Wiecie, jak dosyć nie przepadam za Vulcan Fury, tak w tej misji wydaje mi się być bardzo przydatną bronią, I guess. Planning to destroy the precursor stone. He aims to crack it open somehow. If he does this, the energy released will be beyond comprehension. It will destroy the world and more, ending all life. The plants are crying out for protection. You must stop the Baron, Jack. Stop him, however you can. Okay. Mamy w końcu tą misję zaliczoną. Więc co ciekawego żeśmy się dowiedzieli? Otóż Seimos przewidział, w sensie młody Seimos, przewidział to, że Baron chce zniszczyć Precursor Stone albo Precursor Stone. I zniszczenie Precursor Stone będzie oznaczało to, że życie zostanie zakończone. Co za tym idzie, wszyscy zginą, łącznie z Baronem. I żeby nie dopuścić do tego, Jack musi go teraz powstrzymać. O ironio, kto by się tego spodziewał.
No na pewno nie ja. Tak czy siak, to była nasza ostatnia wizyta w Haven Forest. Będzie mi brakować tej lokacji. Mimo co. Dziękuję. Byliście w sklepie? Tak. A co? Co patrzy na zegar? Jest godzina 20. To poćwiczę. No to jutro poćwiczymy z rana jak ten. Ogarniemy to. Co trzeba. No to. Nie, no tam wiesz, zadzwonię gdzie trzeba. I poćwiczymy wtedy. No, przecież stanę i tak z psem, nie? No to skoro opuszczamy to miejsce, no to może spróbujmy po raz ostatni... Nie, dobra, to nie wyszło. Zawsze muszę oczywiście przyszpanić, więc... Nie! Nie to chciałem zrobić. A raczej nie to się i tak udało, więc no. Znaczy nie to się i tak nie udało. To co chciałem zrobić i tak się nie udało. Tutaj to w ogóle nie trafiłem, więc znając życie za trzecim razem się uda. W ogóle mamy 77% gry już, więc jeszcze tak zrobimy z dwie misje i myślę, że sesję zakończymy sobie. Sorry, niestety musiałem w taki oto sposób się dostać, wybaczcie. Po prostu musiałem, nie mogłem się powstrzymać. No to co, to teraz chyba nie pozostaje nam nic innego, jak dostać się do... Aha, dobra. Mamy jeszcze misję u Brutera. To wiecie co, zróbmy tą misję u Brutera. To jest taka kurde poboczna misja, ale... Niech będzie, niech będzie. Zróbmy to. Co mi szkodzi. Wysłuchamy, co nam ma kolega Bruter do przekazania. It's Brother Jack and his little origin pal. Thank the totem I sees you. You help lurkers once time. You help us twos? Look, Bruder, we've got our own problems to deal with right now. But you no bid to do ruckus, you cause a dig. I know all caves like Back of Claw. And Mars Tomb? Nowhere there. Now metalheads find hidden lurker village in caves. They bite and hurt village real bad. And me lurker brothers trapped like animals. Hello, they are animals. We're no longer evil lurking bad to bones, orangey boy. We good now. Metalheads are bad. They is enemies. Yeah, I guess we're all on the same boat now. And this ship is sinking fast, brother. Please, save six lurker brothers quick, and Bruno will kiss you foot. Be advised, I'm on foot. Tja, kolejna misja, gdzie będziemy musieli tutaj, kurde, eskortować sześciu lurkerów. No bo jak żeby inaczej. Dodatkowo w tej misji w tej cutscence dowiedzieliśmy się, że Bruter nam wytłumaczył, że lurkerzy to już nie są zwierzęta. Wiecie, takie zwierzęta, które są po stronie zła, tylko to są zwierzęta, które teraz są lepsze. Po prostu nie są złymi postaciami. Dawaj, lurker. No, wbijaj.